Dzień dobry Państwu. Zaczynamy następnego live'a. Witam Was w Fotoforumie, Andrzej Grudzień. Dzisiaj będzie moim gościem Adam Nurkiewicz, wybitny fotograf sportowy. Wydaje mi się, że nawet najlepszy fotograf sportowy polski. Mój dobry kolega, wykładowca, także nauczyciel, wykładowca w Studium Fotografii SPA, w której mam przyjemność także uczyć. Witaj, Adam. Moje uszanowanie, witam wszystkich, cześć. My dzisiaj z Adamem porozmawiamy o fotografii ruchu. Jak widać, no Adam wziął to bardzo na poważnie i ruch widać, jest, mamy ten ruch. I teraz no, pora porozmawiać, jak go zatrzymać na zdjęciach. Myślę, że Adam jest tutaj najlepszym człowiekiem, który może nam pomóc i nauczyć nas fotografować ruch. Adamie, oglądam Twoje zdjęcia, no wybitne zdjęcia sportowe. Zaskakuje mnie Twoje podejście. Domyślam się, że jest to dosyć niebanalne podejście. Nie stoisz tam, gdzie wszyscy, nie fotografujesz tak jak wszyscy, tylko szukasz. Co się dzieje takiego, że decydujesz się właśnie na tak niebanalne podejście do tematu? No, przede wszystkim, a może jeszcze od samego wstępu zacznę, bo tak powiedziałeś, to bardzo miłe, że uważasz mnie za najlepszego fotografa sportowego, ale to w sporcie jest to wymierne. Natomiast w fotografii to myślę sobie, że tutaj nie ma, że to jest najlepszy. To jest też kwestia bardzo subiektywna, trochę najlepiej o tym świadczą konkursy fotograficzne, które rodzą tyle wątpliwości, dyskusji. Ale miło mi, że cenisz moją pracę. A co stanowi o tej wartości? No, szukam takich niebanalnych podejść do tematu. Chcę pokazywać coś, czego nie widać ani w transmisji telewizyjnej, ani tego nie widać na stadionie. Trochę zaskakiwać skojarzeniami, trochę zaskakiwać kadrem. O, przepraszam bardzo, bo lekki podjazd. Jadę z Żarek do zamku w Mirowie. Także serdecznie Was przy okazji wszystkich zapraszam na tą podróż. Już wjechałem, Domyślam trochę się, się że ciepło u zasapałem. ciebie. Ciepło, Gorą, słońce, zresztą gorąca wyprawa. za plecami mamy zachodzące słońce, jest bardzo przyjemnie. Ja bardzo lubię Jurę Krakowsko-Częstochowską. Jestem coraz bliżej Częstochowy, No czuję ale tą tu jest po sielankę, ja prostu chętnie bym bajecznie. tam do ciebie, wiesz, wskoczył na rowerek. Masz tam taki bagażnik, który mógłbyś mnie wieźć. Słuchaj, ja mam cztery sakwy, także spokojnie bym cię spakował. Zmieściłbym się do którejś pewnie. Tak, także. No, wracając ostatnio jakoś tak fajnie mi zagrało w sercu stwierdzenie Olgi Tokarczuk, na której pisanie to są jej słowa, jej cytat. Pisanie to jest pokazywać właśnie takie rzeczy niewidoczne, nieoczywiste. I to jakoś bardzo, bardzo mi gra z tym, co ja chcę pokazywać na zdjęciach. Od lat nie pracuję już dla gazet, więc mam dosyć dużą wolność. Mogę robić to, co mi się podoba. Oczywiście jestem wolnym strzelcem, w związku z tym muszę też pilnować wymagań i oczekiwań klientów. Ale zawsze to powtarzam, że jedno drugiemu nie przeszkadza. I trzeba być bardzo uważnym i pilnować tego, żeby przy realizacji jakiegoś zlecenia, które czasem jest bardzo, bardzo dobrze sformułowane, bardzo takie jasne i klarowne, ale to, że ja robię coś dla klienta, bo on oczekuje bardzo konkretnych ujęć, to mogę sobie z boku zrobić coś dla siebie. Ja mogę nawet to, znaczy zazwyczaj to pokazuję klientom, bo oprócz tego, że oni tam czegoś oczekują i mają szczegółowe instrukcje, nawet zdjęcia przysyłają czasem przykładowe, jak to ma wyglądać. To ja robię coś od siebie, żeby tak pokazać, że mam taką fantazję. A też zawsze właśnie staram się zaskakiwać nawet tych klientów, których mam już stałych, żeby widzieli, że jestem
formie, że cały czas coś tam kombinuję. Czyli dostajesz taki manual, jak pracować. Czyli już fotografa próbują gdzieś rzucić na taki tor, jak my chcemy, żeby było ładnie. A ty masz, próbujesz w jakiś sposób znaleźć swoją ścieżkę i gdzieś to połączyć. Wiesz co, Adam, pokażę pierwsze zdjęcie, bo ono mnie bardzo tutaj nurtuje. Te wioślarki, o których rozmawialiśmy tuż przed programem, one są właśnie tak niebanalnie pokazane. Są bardzo. One zajmują kilka procent kadru tylko. I powiedz dlaczego? Dlaczego? Co chciałeś w ten sposób przekazać? Czy to chodzi o dużą głębię, nie wiem, wody? O co chodzi? Tam jest też ich ślad wodny, Tak. jak one płynęły. Ja, tak jak rozmawialiśmy tuż przed wejściem, nie pamiętam, gdzie to zdjęcie zrobiłem, ale przypuszczam, że to było zdjęcie na Wiśle jakiegoś treningu wioślarek i one wypłynęły dopiero co z portu Czerniakowskiego i właśnie ruszają na trening. Chciałem pokazać trochę, jak ten sport, w jakich jest okolicznościach. To jest, ja poznałem dosyć dobrze wioślarzy. Jeździłem z nimi prawie 2 lata po świecie, po wszystkich regatach, mistrzostwach świata, Europy i tak dalej. To są ludzie z pasją. Oni robią to, co lubią. To są bardzo fajni ludzie. Zazwyczaj studiują jakieś różne kierunki, niekoniecznie sport, niekoniecznie AWF. I no, ta woda to ich miłość. Więc ta woda jest, tam jest takie fajne powiedzenie, jak czasami pada deszcz podczas regat. Wioślarska pogoda, z góry woda, z dołu woda. Więc oni mają tą miłość do wody i tak chciałem pokazać ten ogrom tego szczęścia, jaki im się trafia. To też jest, na przykład, mało jest łódek na Wiśle. Jakoś jeszcze nie korzystamy z tej Wisły tak, przynajmniej w Warszawie, bo przypuszczam, że może w innych miastach dużo, dużo lepiej. Bywa w Bydgoszczy. W Bydgoszczy jest dużo fajniej, bo tam na brdzie i statki, dużo się pływa, dużo kajaków, dużo właśnie wioślarzy. Natomiast tutaj u nas jest tak troszkę, troszkę tego mniej, ale na szczęście to się zmienia na lepsze. Także coraz częściej widuję właśnie ludzi, którzy fajnie sobie tam jakoś spędzają czas. Okay. No to tak, chyba tak. A teraz pokazuję Właśnie się drugie rozgadamy. zdjęcie. Mamy Legię, poznaję po szaliku. No tu nie ma ludzi. Sfotografowałeś ruch bez ruchu. To Czyli jest sport. zdjęcie bardziej. No to jest sport, tego się nie da ukryć. I myślę sobie, że symbol Legii jest rozpoznawalny w całej Polsce. Z różnymi emocjami to się wiąże. Natomiast no to jest takie zdjęcie trochę, trochę symboliczne, bo to jest pierwszy mecz, na który wpuszczono fotoreporterów. Mecz bez kibiców. Ten szalik tak ktoś zawiesił, no więc tak trochę. Ja nie jestem kibicem, ale domyślam się, że wielu pasjonatów piłki nożnej jest stęsknionych, czy było stęsknionych oglądania tych meczów na żywo. Zatem jakoś pomyślałem sobie, że to jest fajna ilustracja do sytuacji, która nas wszystkich dotknęła w różnych dziedzinach życia. Tam chyba następne zdjęcie będzie już z kibicami, z tego co pamiętam. Następne Jeżeli. zdjęcie. Nie, tutaj mamy badania. A, to gdzieś uciekło. No, a może to było między tymi. To są badania naszych kolarzy torowych w Instytucie Sportu. Badanie wydolnościowe. Jeżdżą na takim rowerku stacjonarnym, ale nie wiem, które zdjęcie teraz jest. Natomiast no, oni tam jeżdżą. Ta kadencja, czyli pedałowanie, to jest około, nie wiem, 100-120 przekręceń pedałów na minutę. To jest bardzo dużo. Tutaj widzę właśnie taki wisiłek na tym zdjęciu. Zaciśnięte zęby. Jeszcze dam radę. Tak, bo to badanie trwa dosłownie kilka sekund. To jest nieprawdopodobny sprint. Tuż po tych kilku sekundach tego sprintu oni muszą z pół minuty posiedzieć na tym rowerze, żeby odtajać, żeby w ogóle wrócić do rzeczywistości. Ja widziałem, że tam kilku tak zdrowo zamroczyło.
Także to naprawdę są wyczerpujące badania. No, tak jak większość z nas, moje życie też się zmieniło w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Więc jak się tylko okazało, że coś się dzieje w tej mojej ulubionej dziedzinie, czyli w sporcie, że sportowcy właśnie już mogą pojechać chociażby na trening, przepraszam, na badania, no to kolega mnie zabrał. To jest taki projekt Droga do Tokio. W związku z tym pojechałem z nim, żeby zobaczyć, jak sportowcy się przygotowują. To między innymi polega na tym, żeby się regularnie badać wydolnościowo i tak dalej. Także to fragment takiego reportażu. No pokazałeś tutaj, że można fotografować nie tylko same zawody sportowe, ale także to, co się dzieje przed, to, co się dzieje po i to, czego nie ma, bo ta symbolika właśnie Legii jest dla mnie tutaj bardzo fajna. I no pokazałeś tak dużo, a prawie na tym zdjęciu nie ma nic, można powiedzieć. No, bo trochę od pół roku trochę tak życie, przynajmniej niektórych, wygląda, że nagle nie ma nic. To zależy oczywiście, kto w jakiej dziedzinie działa. Ja mam kilka dziedzin fotograficznych, w których się specjalizuję, ale jedną z takich głównych jest właśnie sport. Zatem nagle się to wszystko urwało. No, ale powoli się budzi, trochę w innej formie. Nie ukrywam, że ciekawszej. Ten sport Jest w taki chyba wielu bardziej intensywny teraz, przez to, że... intensywny, ale też ja się zmieniłem przez pół roku. Tak? To jest też taki czas do przemyśleń, do zastanowienia się, może zmiany orientacji w tym sporcie. Także odwiedziłem kilka takich dyscyplin, znaczy może nie dyscyplin, tylko takich miejsc amatorskich. Już mam rozpisany cały plan wyjazdowy na jeszcze bardziej niszowe dziedziny sportu. Także ja sobie Właśnie, to bardzo jest chwalę ten czas. dosyć interesujące, bo to, co mówisz, z jednej strony olimpiady, wielkie zawody, no, największe imprezy światowe, a z drugiej strony chcesz sfotografować niszowe, amatorskie imprezy i tak naprawdę ta energia na zdjęciach może być taka sama, może nawet jeszcze większa, bo tutaj ci, którzy grają, uprawiają ten sport amatorsko, mogą nawet jeszcze bardziej to przeżywać niż zawodowcy. To też może być właśnie bardzo ciekawe. A to ja Jeszcze wszystkim, przepraszam, ci tak. wpadnę w słowo, ale to jest ważne, co powiedziałeś, bo ja wszystkim, którzy nas słuchają czy oglądają, to też polecam zainteresowanie się takim sportem, który się dzieje tutaj, gdzieś wiesz, na podwórku czy na boisku szkolnym, bo to nie musi być finał Ligi Mistrzów. To może być mecz, nawet powiem więcej, na takim meczu dzieci. Ostatnio byłem na bardzo fajnym treningu takiego klubu. Cudowna nazwa. Jedność Żabieniec i tam jest drużyna. Tam jest kilka grup wiekowych. Akurat ja byłem chyba u dziesięciolatków. No bardzo fajna zabawa. Widać, że tym dzieciom sprawia to taką radochę. Oczywiście wyczynowcom też sprawia radochę, na pewno, tak przypuszczam. Ale tutaj już. Jak oglądamy mecz Ligi Mistrzów, zastanawiamy się albo słyszymy, kto ile zarabia, jaki ma samochód, jaki ma nowy zegarek. Natomiast tutaj u dzieci to jest po prostu zabawa. Także i tą zabawę można bardzo fajnie sfotografować. Te emocje są bardzo silne, niczym nie skrępowane. Oczywiście też bardzo fajny temat to trybuny, rodzice. Ci to dopiero są No, tak, każdy rodzic rozemocjonowani. przeżywa podwójnie. Och, żebyś wiedział. Trenerzy. W ogóle bardzo fajni trenerzy. W tych sportach niszowych albo w sportach dzieci. Trenerzy to są też pasjonaci. Oni Tak. zazwyczaj to jest ich hobby albo jakaś trzecia, czwarta praca. Poza tą, którą wykonują, że tak powiem, na pełen etat. To gdzieś tam po godzinach trenują dzieci w różnych dyscyplinach. Także tych tematów do robienia zdjęć sportowych, czy w ogóle zdjęć takich dynamicznych, jest bardzo dużo i wcale nie trzeba się wybierać na igrzyska.
No dobrze, a wracając do igrzysk, tutaj doszedłem następne zdjęcie. Mam. Czekaj, czekaj, próbuję przełączyć. O, jest tenis. I fantastyczne spojrzenie z ponad taśmy tenisistki. Też niebanalne właśnie to zdjęcie. Też coś innego. A, to są chyba mistrzostwa Polski w Bytomiu. Teraz całkiem niedawno, chyba 3 tygodnie temu. Bo tenis ruszył dosyć szybko. No to jest taki sport, że tego kontaktu nie ma. Zawodnicy są od siebie oddaleni, więc można śmiało grać w tenisa. W ogóle tenis bardzo lubię. Tenis jest bardzo wdzięcznym sportem, bardzo fotogeniczny. Samo boisko jest fotogeniczne. Już idąc głębiej, jeżeli chodzi o tenis, to najbardziej lubię, jak się gra na mączce. Ja lubię kolory, pomarańczowy jest jednym z moich ulubionych, także to zawsze z chęcią. Rozglądam się dalej za ciekawymi zdjęciami. Ojej, to jest coś dla mnie. Bieg, ruch, duże rozmycia. To jest mój klimat. Ja bardzo Państwa przepraszam. Ja niestety nie widzę tego, co Andrzej pokazuje, więc ja się domyślam, które to zdjęcie teraz jest. Czyli tak, co Andrzej powie, jak to zdefiniuje, tak Adam musi zgadnąć. To jest też taki no właśnie. Zgadnij, czy to na pewno to moje twoje zdjęcie. Zdjęcie, tak jest. Ale czy biegnące są bardzo malutce na dole, na środku? Tak. Aha, to są Mistrzostwa UFO. Świata. Tak, UFO, to jest Stadion Olimpijski w Londynie, Mistrzostwa Świata 2017. No tutaj mamy taki klasyczny panik chyba, tak to można powiedzieć, długi czas naświetlania. Nie, przepraszam, bo ja zrobiłem bardzo podobne zdjęcie też w Katarze 2019. Więc to raczej jest stadion Szejka Zaida w Katarze, w Waddausze, ale też Mistrzostwa Świata, tylko 2 lata później. Powiedz coś o tym zdjęciu, dlaczego, tak jeszcze? Jakie zrobiłeś i dlaczego tak? Słucham? Opowiedz coś dlaczego o tym zdjęciu. Dlatego, że chciałem pokazać tych biegnących dynamicznie, że oni biegną, że to jest zdjęcie w ruchu. Chciałem pokazać okoliczności, no ale teraz, żeby pokazać to szerokim kątem, żeby pokazać też architekturę stadionu, zwłaszcza, że ten stadion oświetlony był dosyć atrakcyjny, przynajmniej w mojej opinii, no to pomyślałem sobie, żeby jakoś wydobyć tych biegnących na plan pierwszy, a nie zgubić tego, co jest z tyłu, ale jednak, żeby nie wchodziło tak bardzo nachalnie nam w oczy, zastosowałem długi czas i właśnie panoramowanie. Dzięki temu tło poruszone zachowuje tam jakiś charakter, chociaż już trochę abstrakcyjny, bo tak jak powiedziałeś, można sobie skojarzyć z jakimś statkiem kosmicznym, ze spotkiem, z czymś takim. No a ci biegnący są i widać, że dla tych, którzy trochę umieją czytać fotografię, to widzą, że no tak, to jest w ruchu, to jest panorama, to jest dosyć oczywiste. Także to z takich wyjaśnień, jak mój tok myślenia szedł. Natomiast co ważne jeszcze, ja dosyć w zasadzie od początku, albo jeszcze wcześniej, moi drogi fotografa, bardzo pilnie śledzę i uważnie śledzę L'Équipe, taka francuska gazeta sportowa. Oni mają dosyć duży format, większy niż... kiedyś taka była Rzeczpospolita, taka wielka. I oni na tych dużych stronach L'Équipe'a dają duże zdjęcia. Nie boją się, Francuzi... Francja to jest taki kraj o dosyć wysokiej, o bardzo wysokiej kulturze wizualnej. I oni nie boją się dawać takich zdjęć właśnie nieoczywistych, z taką dużą przestrzenią, to o co się pytałeś przy fotografii wioślarskiej. Czyli ktoś by powiedział, nie no słuchaj, tutaj tu się nic nie dzieje, to trzeba skadrować. Przecież tych wioślarek nie widać. Ale właśnie Francuzi się tego nie boją, ja trochę
śledzę kilku francuskich fotografów i tak patrzę, co oni tam robią, fotografów L'Équipe, fotografów Agence France-Presse. No bo to jest trochę tak, że miejsca publikacji w pewien sposób kształtują nas jako fotografów. Ja bardzo żałuję, że w Polsce nie ma takiego pisma, takiego miejsca, gdzie można te zdjęcia publikować. I trochę to jest tak, że niektórzy moi koledzy właśnie wiedzą o tym, że takie zdjęcia nigdzie nie pójdą. A oprócz własnych ambicji robimy to dla pieniędzy, no, bo z tego żyjemy. No więc czasem rezygnują z tego. Nie będą, zwłaszcza, że niektóre takie zdjęcia potrzebują czasu. Wymagają czasu, wysiłku, trzeba pójść, znaleźć miejsce, popróbować parę razy, bo nie zawsze wyjdzie. A może to nie to miejsce, a może nie ten czas, nie ta przysłona. No a w tym czasie dzieją się inne rzeczy ważne, które być może można zrobić w sposób taki bardziej stereotypowy, ale pewniej. Po prostu mam zrobione, wysłane, pójdzie. Raczej pójdzie, bo takie zdjęcia to wystarczy spojrzeć do przeglądu sportowego. Takie zdjęcia chodzą. Wiesz, troszkę mi to przypomina analogii Davida Barneta, który na olimpiadach, na zawodach sportowych pojawia się z analogiem 4x5 cali. Nie wiem, czy tego kiedykolwiek tam widziałeś. Ja powiem więcej, ja miałem go nawet okazję poznać niedawno w Pjongczang, mieliśmy okazję porozmawiać. Przesympatyczny człowiek, żadnego dystansu. W ogóle nie czujesz, że rozmawiasz z legendą fotografii. Ty mówisz, że on ma fotograf wielkoformatowy. Słuchaj, czego on tam nie ma? On jest obwieszony sprzętem. I to takim sprzętem, jakbyś go spotkał na ulicy i nie wiedział, kto to jest, to byś myślał sobie, matko, co on tu przyniósł? Boże, ile tych śmieci ma na szyi, nawieszonych. On ma tam Olympusy, nie Olympusy, Sony, małe aparaty, duże aparaty. On ma fantastyczną. Przepraszam, coś mi stuka w rowerze, ale może będzie okej. On ma tam fantastyczną rolę. Mówię o jego obecności na igrzyskach, bo właśnie tym pamiętnym fotoreportażem, wielkim formatem, to chyba było Zatem 2004. On dał się zaznaczyć, no bo on był kojarzony z inną dziedziną fotografii. Natomiast od tamtej pory pracuje regularnie dla MKOL-u, dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, i on w zasadzie robi co chce. Bo oni są pewni, że David wróci po całym dniu z takimi zdjęciami, że po prostu one mogą być wszędzie. To może być kalendarz, to może być kadr dnia. To też może, właśnie to jest bardzo ważne, bo on się skupia na tym, żeby czegoś szukać. To nie jest takie proste. Ja bardzo zazdroszczę też fotografom dużych agencji typu Getty Images czy Reuters, Agence France-Presse, bo ich jest tam cała ekipa, cały team. I oni na przykład, nie wiem, skoki narciarskie obsługują zespołowo. Zawsze każdy może spokojnie poćwiczyć, porobić takie zdjęcia, nie obawiać się, że coś mu ucieknie, bo on nie jest sam. Jest tam pięciu czy sześciu i ten zespół działa. To są w ogóle, każdy z nich jest świetnym fotografem bądź fotografką, bo jest dużo bardzo fajnych fotografek. O, z takich ciekawostek Ola Szmigiel jest takim nowym nabytkiem agencji Reuters. Bardzo ciekawe spojrzenie. Bardzo z zaciekawieniem obserwuję jej rozwój fotografii. Także cieszy mnie, że trafiła do dużej agencji. Myślę sobie, że to tylko z korzyścią dla niej. Na pewno ma się od kogo tam uczyć. Adam, Także to jest to tak to trochę tak. Nie wiem, jakie było pytanie, ale odpłynąłem teraz dość daleko. ale właśnie cały czas mówimy jeszcze z sensem, no tak, na temat. Dobrze, wiesz co, ja w międzyczasie przeglądam twoje zdjęcia i dotarłem do ptaka. Sportsmena. Na stadionie. Tak. A, No no, i jest. powiedz mi, co to za dziedzina sportu? To jest. Słuchaj, pamiętam moi przyjaciele, już teraz przyjaciele, tacy fotografowie, ojciec i syn Czerniczkowie z Ukrainy, kiedyś do mnie zwrócili z taką propozycją bardzo dla mnie miłą, bo przygotowywali wystawę fotograficzną w Kijowie z Mistrzostw Europy Euro 2012
Oprócz mnie był jeszcze Mariusz Porecki, także byłem bardzo zaszczycony, bo to są dwaj bardzo znani fotografowie sportowi Ukrainy. No Mariusz Porecki to jest, że tak powiem, marka sama w sobie, świetny fotoreporter, bardzo lubi jego pracę. No i poprosili też mnie. I tam wysłałem zdjęcia, o które prosiłem, żeby zrobić powiększenia. I zaraz dzwoni do mnie właśnie jeden z tych Ukraińców. Konstanty mi się pyta, słuchaj, ale tutaj mamy takie zdjęcie. To było inne zdjęcie, ale bardzo podobne w formie, no i w wyrazie, bo tam był też taki ptaszek, chyba we Wrocławiu podczas meczu Polska-Czechy. I on mówi, a jesteś pewny? To chcesz, żeby to takie zdjęcie było z Euro 2012? Pierwszy raz w Polsce, piłka nożna. Tamtych zdjęć było więcej oczywiście, ale to było jedno z moich ulubionych. Ja mówię, że tak, że ja lubię takie historie, że tutaj jest mecz, tutaj wszyscy zagryzają paznokcie. Nie wiadomo, kto wygra, do ostatniej minuty walka, kości trzeszczą, gole padają, nieuznane, a tu ptaszek sobie leci. I takie historie bardzo sobie cenię. No więc oni uznali, że okej, no w końcu ja jestem autorem, ja wybieram, proszę bardzo. I to, co mnie najbardziej rozbawiło, jak już był wernisaż, najwięcej osób stało przy tym zdjęciu. Komentowali, śmiali się, opowiadali sobie różne historie, że Fotografia to zdjęcie przyrodnicza, tak. najbardziej jakoś ludzi poruszało do rozmowy, że okej, no bo też nie oszukujmy się, piłka nożna to jest taki dosyć sport, przynajmniej w mojej opinii, nudny do fotografowania. To jest dwóch facetów, bo dwie babki i piłka gdzieś tam między nimi, taka walka. Sam moment zdobycia bramki jest taki sobie, bo to jest po prostu kopnięcie piłki albo uderzenie piłki głową. No owszem, są emocje, radość po wygranym meczu, po zdobyciu gola. Teraz mamy Lewandowskiego, więc to mamy jak w banku, że co mecz to jakaś radość. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o fotografa i takie robienie zdjęć świadome z takim jakimś pomysłem na zdjęcie, to piłka nożna jest dosyć wyzwaniem, a zwłaszcza jeżeli chodzi o późniejszą publikację, bo oczywiście można fajnie poszaleć i trochę gdzieś tam pochodzić po trybunach, chociaż to właśnie zazwyczaj jest ryzykowne, zwłaszcza na meczach ligowych, bo nigdy nie wiadomo, kto komu wpadnie, znaczy, który fotograf któremu łobuzowi stadionowemu wpadnie w oko, więc to No właśnie teraz trzeba być włączyłem czujnym. zdjęcie trybun Legii i tutaj mamy już kibiców. A Takie, właśnie, tak. bo to zdjęcie, to jest takie zdjęcie przy wejściu, tak? Oni tam są tak, Tak. to jest takie zdjęcie na trybunach? Tak, na trybunach. No, bo to jest takie zdjęcie typowo reporterskie. Ono bez kontekstu trochę, bez podpisu trochę traci żywy przekaz, a zwłaszcza bez daty wykonania. Bo to jest zdjęcie kibiców z pierwszego meczu po otwarciu stadionów dla tychże kibiców. I pamiętam, że no, była dyskusja, w końcu ustalono zasady, takie reżim, jeżeli chodzi o zachowanie podczas pandemii. Przynajmniej 2 metry odstępu i każdy powinien mieć maseczkę. Aha, To samo dotyczy wszystko oczywiście widać. fotoreporterów, że my robimy zdjęcia tylko z trybun, też 2 metry odstępu, oczywiście przez cały czas musimy mieć maseczki. Natomiast zrobiłem to zdjęcie i szybko wysłałem, bo to było dla mnie zdjęcie dnia, zdjęcie meczu. Nie to, czy tam ktoś wygrał czy przegrał, tylko takie odpowiedzialność społeczna. Proszę Słyszymy co bardzo, chwilę, zgadza że się. są jakieś mandaty. Ktoś tam maski, ktoś zdjął, ktoś nosi na brodzie, ktoś nosi pod nosem i tak dalej. A tu przychodzi kilka tysięcy facetów, wchodzi na trybunę, ściskają się, tam może z pięciu na tym zdjęciu ma maseczki. Nikt złego słowa nie powiedział. No właśnie Tam szukam. się bym. Nie widzę ani No tam z jednej. pięciu pewnie znajdziesz, no ale to jest bardzo Wyretuszowałeś, nieodpowiedzialne. przyznaj się. Północy siedziałem ze stemplem. Wiesz co, przypomniało mi się, bo jak bywałem na Legii, robiłem tam zdjęcia właśnie jako fotoreporter, a także jako pracownik fotoformy parę lat temu. I wtedy właśnie fotoforma dla fotoreporterów wypożyczała sprzęt na Legii. I czasami brałem po prostu aparat, wychodziłem też fotografować i dla mnie najciekawsze to było to, co miałem za plecami, czyli właśnie żyleta.
Ona była najbardziej dynamiczna, tam się działo, były emocje. No, tak jak powiedziałeś wcześniej, mecz był dla mnie bardzo nudny. No cóż, piłka, zawodnicy biegają, jest fajnie, ale w sumie to było takie jakieś nudne. A jak tylko się odwróciłem, spojrzałem na tą energię, po prostu na tą siłę ludzi, to no, robiłem się malutki. I od razu myślałem tylko o jednym, robić zdjęcia. Także to dobrze. Idziemy dalej, bo tak skupiliśmy się na piłce nożnej. Piłka A nożna, czy piłka. powiedz mi, Andrzeju, czy to jest tak, że mamy jakiś widzów, jakieś może pytania są? Może ktoś chciałby coś zapytać? Na razie pytań Jaka nie jest ma. formuła? Wszyscy Nie ma pytań. klikają lajki, że bardzo ciekawie opowiadasz. I trzymamy Aha. się tego. Idziemy dalej. Ptaszka mieliśmy. Co teraz mamy? No mamy wioślarzy, kajakarze. No, już znowu mamy emocje. Tutaj bieg. Tak samo emocje. O, bardzo ciekawe zdjęcie. Tenis. Znowu tenis. Jest ostra siatka i nieostry tenisista. Czyli złamałeś wszelkie zasady. Mało tego, że ucięta głowa, nie ma złotego podziału. Zawodnik nie jest ostry. No, Nie cóż. pamiętam, jakie to zdjęcie. Nieźle. Nie pamiętasz. Nie pamiętam. Wiesz, to sekundka. Dobra. Odwracam laptopa. A, no tak. Już okej, wszystko jasne. No. Tłumacz się. No, ja trochę właśnie chcę tak trochę zaskoczyć. Oczywiście ktoś może mi zarzucić, że no tak, no, autofokus nie zadziałał, poszło takie zdjęcia, trzeba było zrobić, no to puścił takie. Ale no, ja myślę sobie, że fajnie jest pokazywać takie zdjęcia. No to, o czym mówiłem z tym zdjęciem ptaka na meczu piłkarskim, to tutaj pokazanie siatki, a nie zawodnika. No wiadomo, czekamy na serw, on też czeka. Wiadomo, że ci, którzy znają się na sporcie, to skoro tak zawodnik czeka na serw, to znaczy, że kolega z debla gdzieś tam z tyłu jest bardziej aktywny i czeka w pozycji wyprostowanej. A nawet przepraszam, bo tutaj trochę się pomyliłem. To jest tak, że jego kolega serwuje, a on się schylił, żeby mu nie przeszkadzać. Natomiast no to tak trochę chciałem właśnie to pokazać, żeby tak troszkę, jak ktoś widzi zdjęcie, żeby się zastanowił, ale zaraz, ale dlaczego? A dlaczego siatka? Dlaczego on tak się schował za tą siatką? No więc, żeby tak troszkę kto albo zna fotografię, albo zna się na fotografii, albo zna się na sporcie, albo się nie zna, no też się zastanowi, dlaczego tak jest. Więc no chciałbym tak troszkę, żeby ci widzowie tych zdjęć trochę się zastanawiali, o co chodzi. Bo takie proste kadry, że tak wszystko jest jasne i po prostu jest zawodnik, który Czyli serwuje. te No takie zdjęcia też robię mają oczywiście. troszkę zmusić do refleksji, do zastanowienia się, nie tylko patrzeć tak beznamiętnie na ten sport, kto wygra, ale także jak to się dzieje, w jakim miejscu. Znalazłem też następne zdjęcie tutaj takie poruszone, obrót. To też przypomina trochę Barneta, właśnie Davida Barneta. Nie wiem, co to jest na środku. Zawodnicy, a wokół to jest takie jakby taka wirówka po prostu obraz. O, przepraszam bardzo. A mógłbyś jeszcze raz Obracam. pokazać? Już ci pokazałem. Obracasz? A, okej. Okay. To słuchajcie, to jest mecz siatkarski. To jest chyba, jeżeli dobrze pamiętam, finał Ligi Światowej w Krakowie. No i tak chciałem troszkę, to troszkę miałem okazję robić zdjęcia z bardzo wysoka. Uwaga, znak stopu. Bo wjechałem do miejscowości Mirów. Zaraz. Poczekajcie, przejadę tylko przez ulicę. Okej. Okay. Chciałem troszkę tak poszaleć z formą, obracając obiektyw podczas ekspozycji.
żeby ten środek mi się tak w miarę wyostrzył, a te brzegi kadru się tak trochę rozmyły właśnie w takim ruchu kołowym, żeby też, bo gdybym zrobił to w sposób tradycyjny, to zdjęcie byłoby bardzo takie zrównoważone, no to ci kibice byli tak samo ostrzy jak siatkarze, no więc tutaj jeszcze pokazuję, tak zmagam, kto jest bohaterem fotografii, że tych kibiców jest całkiem dużo. Tam potem na bokach było dosyć ciemno, więc ten kadr nie był aż tak atrakcyjny. No więc przez to takie przekręcenie, to jeszcze go tam gdzieś tam rozmywam, już żeby nikt tam wzrokiem nie błądził, bo nie ma po co. No, taka ilustracja. Oglądam teraz te twoje zdjęcia, które przysłałeś mi i dochodzę do wniosku, że jesteś po prostu mistrzem błędu fotograficznego. Wykorzystujesz błędy fotograficzne, żeby pokazać coś niesamowitego w sporcie. Następne zdjęcie tutaj jest błysk flesza, poruszenie, siatkarz, który serwuje. Następne zdjęcie w sumie tutaj potem. To jest tak, bo to jest też z Krakowa, rzeczywiście to pamiętam, bo też koledzy się ze mnie trochę śmieją. Tak z sympatią, ale tak się trochę nabijają, że ja jestem mistrzem w robieniu zdjęć niepublikowalnych, że kto takie zdjęcia opublikuje. Ja akurat ten finał siatkarski robiłem dla Światowej Federacji Siatkówki, dla ECVB i dla agencji Getty Images. No więc sam byłem ciekaw, czy to gdzieś pójdzie. Czekajcie, zawrócę. Może się uda wam pokazać zamek w Mirowie. Bardzo fajny. I zaraz wrócę do zdjęcia siatkarza. Czekaj, gdzie ten zamek? O, widać? Jest. Tak. Bardzo ładnie. Dobra, mogę wracać. Dziękuję. Mirów zaliczony, wracamy do Żarek. Ten siatkarz pojawił się w kilku publikacjach. Bardzo mi było miło. Tam kilka gazet ze Stanów opublikowały jako ilustrację właśnie siatkówki w Polsce. Także to nie do końca tak jest. Sporo takich moich zdjęć z tego katalogu niepublikowalnych okazuje się, że zyskują uznanie wśród fotoedytorów. Czasem no muszę podpowiedzieć, czasem muszę tam na przykład jak robię zdjęcia, to tak trochę wyjaśnić, o co chodziło. Ja wszystkie zdjęcia opisuję, więc tak naprawdę wszystko jest w tak zwanym capture, czy w IPTC, w tych plikach źródłowych, wszystko jest opisane. Także jak edytor dostaje moje zdjęcie na swój pulpit, to po prostu może sobie podejrzeć, gdzie to zdjęcie było zrobione, kto jest na zdjęciu, jaka to okazja, jakie okoliczności. Właśnie tutaj oglądamy następne zdjęcie. Na białym tle mamy czerwonego łyżwiarza. To też jest ten efekt ruchu. To jest efekt ruchu, no to aż, przepraszam, bo to aż się prosiło. Ja byłem na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang i to jest chyba Konrad Niedźwiecki. Nie jestem pewien. Jeden z naszych dobrych panczynistów. No i to białe tło lodu, aż po prostu się prosiło, żeby zrobić taki obraz tym czerwoną farbą pomalować. Dobrze, a mam następne czterech skoczków, tutaj takie połączenie czterech. A, no tak, to takie kombo zrobiłem, bo to był turniej drużynowy i to jest, akurat skocznia w Pjongczang była dosyć wdzięczną skocznią, z takim fajnym właśnie spotkiem latającym w tle. I można było, i takie zdjęcia też zrobiłem. Ale ja zawsze mam takie nieodparte skojarzenie, jak się robi zdjęcia, zwłaszcza podczas konkursów wieczornych, nocnych, że my robimy, że te zdjęcia później wyglądają tych skoczków jak takie motyle przyczepione do czarnego aksamitu. I no i chciałem zrobić takie zestawienie naszych czterech skoczków. Oni są niemalże w identycznych pozach na tym czarnym tle. No, nasza drużyna w locie po medal. To taki trochę żart taki, żeby to puścić wszystko w jednym kadrze. Tu przeglądam następne. Mamy bieg z przeszkodami. Tutaj
Chyba widzę, że wskakują do wody. A tak, No, to czy właśnie Mistrzostwa to Europy w właśnie lekkiej atletyce w malarskie Berlinie. zdjęcie? To miałem to szczęście i zaszczyt, że firma Nikon pożyczyła mi obiektyw 180-400 do testów. On był jeszcze wtedy, to był model Przedprodukcyjny. przedprodukcyjny, więc poproszono mnie o opinię, jak się ten fotografuje, czy jest wygodny, niewygodny, jak rysuje i tak dalej, więc ja się bardzo cieszę, bo to zawsze dla mnie duży zaszczyt, że mogę być jednym z takich oblatywaczy. No a przy okazji robienia tych zdjęć, nazwijmy to testowych, no to akurat to zdjęcie czemu innemu posłużyło. Ale też a propos publikowalności bądź nie, jak pokazałem te zdjęcia Krzyśkowi Patrycemu z Fotokuriera, to on powiedział: o, to jest fajne zdjęcie otwierające, to damy na rozkładówkę. No więc to też świadczy, że właśnie taka wyobraźnia, zwłaszcza wśród tych, którzy się fotografią interesują, i też mówi: no co, damy kolejne zdjęcie ostre, takie jakich wiele widzimy w gazetach czy w portalach informacyjnych. Dajmy takie zwariowane. To zawsze ludzi się zastanawia, o co chodzi, dlaczego takie zdjęcie jest, dlaczego raz was damy. Wiesz co, No tutaj mam więc. już następne zdjęcie, jakiś rzut, co to jest? Jakiś bumerang? Co? Takie A, żółte. to jest mecz. To jest taki, wtedy pracowałem dla Światowej Piłka. Federacji To jest tenis Tenisa. chyba. To jest tenis. Tak, już kojarzę. Piłka tenisowa. I to jest na meczu Polska-Grecja. To Abstrakcja jest chyba całkowita. Krzysztof Majszak. No to jest trochę taka wariacja na długim czasie, jeszcze z lekko poruszonym obiektywem, żeby właśnie z tej piłki zrobić bumerang, żeby on był jakiś taki trochę fantazyjny. To trochę jak błąd Piękne słońce, piątki no jak to Grecja. elektronicznej. Trochę mi to tak No trochę przypomina. tak. Adam, tutaj rozmawiamy o takich efektach specjalnych, ale ja wiem, że bardzo lubisz fotografować olimpiady specjalne. Właśnie tutaj, jak Przepraszam, wcześniej coś urwało. Muszę powtórzyć. mówię, że wiem, że lubisz fotografować olimpiady specjalne. Tutaj takie zawody właśnie niepełnosprawnych, gdzie właśnie te emocje są bardziej widoczne. To, co mówiliśmy na początku o tej fotografii sportu amatorskiego. Mam tutaj takie jedno zdjęcie właśnie dziewczynki w różowej koszulce, Kamila Urbańczyk, 107 numer, biegnie. To są A, chyba z taką właśnie... radością, z taką w okularach, taka fajna Tak, dziewczynka, w tak. okularkach, tak. Super. Czy to są właśnie te... Słuchajcie, no Te zdjęcie, to to tak jak zdjęcie mówiłem jest o właśnie z sporcie. takiej olimpiady, z takiej, nie, bo to jest lekkoatletyka Beskidzka, okej. Okay. Ale to jest właśnie ten sport, tak? To są olimpiady specjalne. To są igrzyska, krajowe igrzyska w Chorzowie w 2018 roku. No to jest w ogóle cudowna historia. Sportowcy niepełnosprawni, czy sportowcy z niepełnosprawnościami intelektualnymi, to są przede wszystkim cudowni ludzie, obdarzeni jakimiś niespożytymi pokładami energii, takiej energii życiowej, takiej fajnej. Ja bardzo lubię odwiedzać ich na zawodach, czy to światowych, czy krajowych. Bo to trochę tak, jakbyś się podłączył do słońca i czerpał energię prosto ze źródła. Po pierwsze, ci ludzie. O, przepraszam. Znowu podjazd. Po pierwsze, ci ludzie tak fajnie pokazują priorytety w życiu, że tam się nie ma co pierdołami przejmować. Po drugie, robią to, co robią z pasją. Czasem dobiegają na metę. Daleko, daleko za pozycjami medalowymi, ale w tym sporcie w ogóle medale nie są ważne. To jest takie nawet nie zmaganie, to jest taka rywalizacja z własnymi słabościami, z jakimiś nawet nie rekordami życiowymi, bo wielu z tych sportowców nie ma pojęcia, jaki ma rekord życiowy. On żyje tu i teraz. Trochę nam tego brakuje, tak w ogóle ludziom, sportowcom czasem też. Na pewno tego brakuje naszym dziennikarzom,
którzy potrafią na przykład złotego medalista olimpijskiego spytać zaraz po odebraniu złotego medalu, jakie są plany na przyszłość, a co w przyszłym roku, a czy wystartuje pan, pani za 4 lata. Olimpiada to taki okres czteroletni po Igrzyskach Olimpijskich, kiedy powinniśmy rozpamiętywać to, co się wydarzyło na Igrzyskach. I czasem bardzo szybko ucinamy tą radość. Już nie myślimy, och, złoty medal, powspominajmy, jak się rywalizowało, jak to było, jakie przygotowania, coś. Nie, to już myślimy, co jutro, co za tydzień, co za rok. A fajnie żyć chwilą obecną. Także olimpiady specjalne bardzo mnie trzymają tutaj, że tak powiem, uziemiają. A sport w ogóle polecam, bo to jest bardzo fajny sport. Emocje są gwarantowane. I emocje wśród kibiców, i emocje wśród rodzin. Oczywiście emocje wśród zawodników są nawet trudno odgadnąć, jak zawodnik się może zachować. Ostatnio byłem na zawodach, gdzie zawodnik biegł na 400 metrów i na ostatniej prostej. On już tak był, on był pierwszy. I tak się wzmógł doping, tak mu kibicowali, machali, flagi, to wszystko. On stanął i zaczął im odmachiwać. No bo widzi, że ludzie są sympatyczni, dobrze mu życzą. Ewidentnie do niego machają. Ze dwóch rywali go minęło, no przybiegł jako trzeci. Ale w tym momencie ten kontakt z publicznością był dla niego najważniejszy. A to są fajne historie. Pamiętam taką historię, jak jeden pingpongista drugiemu tłumaczył, że ten punkt, który sędzia zaliczył mi, to on naprawdę jest twój. I sędzia powinien to zmienić, bo tu coś się gra. To się zdarza w sporcie wyczynowym, ale dużo rzadziej niż w sporcie olimpiad specjalnych. Już teraz znalazłem ciekawy tutaj taki mały reportażyk o publiczności kartonowej. No tak, to jeden z ostatnich moich wyjazdów do Łodzi na mecz towarzyski Polska Szwajcaria. Tak, na Facebooku pokazywałeś to i tak, to fascynujące. To rzeczywiście mnie rozbawiło. To jedna z telewizji po prostu postanowiła, żeby nie pokazywać tych pustych, smutnych trybun, bo to jest mecz w hali, więc ten reżim pandemii jest dużo, dużo mocniejszy. No więc wymyślili sobie, żeby wydrukować kibiców. Tam pośród nich są i znani sportowcy innych dyscyplin, bo tam i Anita Włodarczyk gdzieś pomiędzy nimi stała, i siatkarki, i siatkarze. No i tak chciałem po prostu pójść między kibiców i trochę porobić zdjęcia, tak jak czasem robię z kibicami na żywo. No a jak już się skończył mecz, ja w ogóle się tego nie spodziewałem, że a teraz wszyscy kibice grzecznie do piórniczka wychodzimy w kartonikach. Tak, pani tutaj spakowała pod pachę i do kartoniku. Tak, i do kartonu, i na następny mecz. Świata, to genialne. Tak, także to też nie tak trochę pokazuje, nie że... Nabrudzili. Nie, było bardzo miło, sympatycznie. Świetna widownia. Tylko tak. No wiadomo, że tak samo jak kibice są spragnieni tych emocji na żywo, tak samo sportowcy są spragnieni tego dopingu. Ja myślę sobie, że jedno bez drugiego ciężko funkcjonuje, no ale. Ale myślę sobie, że może za jakiś czas to się wszystko ułoży na nowo. Dojdę tutaj do takiego sportu, który jest mało dynamiczny, szachy. Tak przeglądam twoje zdjęcia i doszedłem tutaj do szachy i mam pierwsze zdjęcie pionek w dłoni. No jest moc. Potem dalej następne. Dwóch zamyślonych panów. Jeden patrzy w sufit, drugi na szachy. Ale wiesz, no jest. Oni wbrew pozorom grają ze sobą. Tak, to był finał Mistrzostw Polski. Akurat ten, który jest zamyślony, ma przymknięte oczy, to jest Piorun. Właśnie mistrz Polski, on ten mecz wygrał. Po dobrywce. Łatwo nie było. Natomiast ja bardzo lubię szachy. Na szachach trzeba być no najlepiej cały mecz, to nieco te kilka godzin. Na początku dzieje się mało, w sensie dzieje się mało na twarzach, ale potem im dalej w las, tym lepiej, bo te miny są coraz ciekawsze. Także tam się dużo, dużo fajnych historii na twarzach, że tak powiem, wydarza. Bardzo polecam. Ja mam brata szachistę,
zawodowego, więc stąd ten sport mi jest tak bliski. Ale to wbrew pozorom to nie jest tak, że siedzi dwóch szachistów czy dwie szachistki i nic się nie dzieje. Tam się naprawdę dużo dzieje. Także warto też zajrzeć. No ja dla mnie te zdjęcia są bardzo przekonujące. Ja czuję, że tam Bardzo się miło. dużo działo. Bardzo lubię też Twoje zdjęcia, na których są po prostu emocje po zdobyciu, nie wiem, pierwszego miejsca, medalu. Tutaj mam takiego medalistę, który wyłania się za biało-czerwonej flagi. A tak, Adam Kszczot. Londyn 2017. Tak, to no Adam Kszczot jest wybitnym przedstawicielem swojej dyscypliny. W zasadzie nie wraca z imprezy rangi mistrzowskiej, są Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy bez medalu. On biega 800 metrów. Biega w bardzo fajnym, widowiskowym stylu. Jest bardzo sympatycznym człowiekiem. Bardzo fajnie się dzieli swoim doświadczeniem i sportowym, i życiowym. No a tutaj akurat tak się fajnie złożyło, że można było zrobić zdjęcie, żeby ta flaga była w tle. To zwłaszcza dla sportowca, dla kibiców. To są takie silne emocje. Sportowiec wygrywa. Przy okazji jest hymn, jest flaga, także... Dzień dobry. To ten moment... Przepraszam, mijał mnie kolega rowerzysta, się witaliśmy. Ten moment właśnie, kiedy on zostaje nagrodzony, zakładają mu medal. No tu mówisz, że on wielokrotnie wygrywał, można powiedzieć rutyniarz, ale jednak w jego oczach widać, że jest dumny, że to jest coś dla niego bardzo ważnego. Uchwyciłeś to po prostu perfekcyjnie. Bardzo miło, dziękuję. I następne zdjęcie tutaj, Londyn znowu 2017. Mamy zdjęcie szalejącej kobiety, która też zwyciężyła Litwinką. Ach, no tak, tak. To były bardzo silne emocje. Jeszcze zauważyłem, że Jupitery telewizyjne tak fajnie w kontrze się świecą, tak. Pomyślałem sobie, że to będzie dosyć ciekawe wizualnie tak ją zrobić właśnie w kontrze z tymi Jupiterami. No, to, że ona tak żywiołowo zareagowała, no to taki bonus. Chociaż też wiedziałem, w którą stronę, bo to jest trochę tak, proszę Państwa, że te zdjęcia, czy większość moich zdjęć, Halo? Zaobserwowany. Coś przerwało. Coś się przerwało? Ale już jest okej. A teraz? Idziemy dalej. Tak, jest okej. No mówiłem o tym, że te zdjęcia trzeba trochę wychodzić, trzeba dużo obserwować, wiedzieć, który skoczek albo która z lekkoatletek, gdzie ma swojego trenera, ukochanego, ukochaną, rodzinę. W tamtą stronę będzie się cieszyć, bądź będzie patrzeć ze smutkiem, że odpadła. Zatem tam trzeba gdzieś sobie znaleźć miejsce, no i czekać. Oczywiście przy okazji warto być uważnym i spojrzeć, jakie jest tło. Czyli jak przyjdzie ten moment, na który czekamy, żeby to zdjęcie jeszcze oprócz tego motywu przewodniego, przepraszam, miało coś więcej. Coś, co nas zainteresuje, albo przykuje uwagę, albo jakoś tak to zdjęcie uczyni troszkę innym stałym. O. Wiesz, zastanawiam się, jak ty to robisz. Przysłałeś mi kilka ciekawych zdjęć. Żyjesz, jesteś cały? No, tu coś mi... Łańcuch mi spada, ale wszystko w porządku. Okej. Może teraz pokażę te zdjęcia, na których ty jesteś. O, mam... Aha. Leżysz na bramce i fotografujesz przez siatkę. No właśnie, bardzo nietypowe podejście. Słuchaj, to jest zrupowanie piłkarzy Grecji
Coś mi To uciekło z boisko było obrazem. tak Poczekaj, brzydkie. poczekaj. Chwileczkę. Nie widzę w Aha. ogóle obrazu. Jest, jest, jest. Wrócił. Jesteś, Sorry. tak? Ma być. To boisko było tak brzydkie, że chciałem pokazać pomiędzy piłkami piłkarzy, To Grecja? żeby Cypr, okej. Okay. Cypr, miasto Paphos. Jedno ze zgrupowań piłkarskich. No i tam leżały piłki, które mi trochę zasłaniały ten brzydki krajobraz, przynajmniej trochę tego stadionu. Stąd taka perspektywa. Dobrze, następne zdjęcie. O, i tutaj wioślarze. A ty masz większy sprzęt niż oni. Mam wiosło. Tak, nieźle to wygląda. No to jest. Wyzwalanie To jest efekt radiowe. tego, że ja z nimi No pokazałeś jeździłem. możliwości Nikona tutaj. Jaki No to przede był? wszystkim udało mi się go nie utopić. D5? Nie, to jeszcze były czasy D3. Ja dosyć długo fotografowałem D3, bo D3 to jest fantastyczny aparat. Także ja go dostałem w 2000, znaczy kupiłem w 2007 roku i pamiętam, że no 10 lat nim fotografowałem, w 2008 na Igrzyska w Pekinie. Ale powiedz mi tutaj, wracając do tego zdjęcia, czy ty zaplanowałeś sobie takie ujęcie? Czy to było po prostu tak na szybko? Czułeś, że tak będzie trzeba zrobić i przygotowałeś to w No nie, ostatniej to nie było, chwili? na szybko, bo to rzeczywiście wymagało dużo, dużo zachodu. Musiałem pożyczyć wiosło, zamontować aparat, zamontować bezprzewodowe wyzwalanie aparatu. W aparacie jest zamontowany obiektyw 14-24. To wiosło jest statywie, taka dźwignia, żebym mógł tym wiosłem operować. Chodziło mi o to, żeby zrobić zdjęcie wioślarzy, którzy odbijają od pomostu. Oni zazwyczaj patrzą, oczywiście, to logiczne, patrzą tam, gdzie odbijają. Więc jak ja im robiłem zdjęcia z pomostu, no to zawsze miałem ich tyłem. A chciałem ich mieć ich przodem. Nie mogą tam być w wodzie, no bo oni by na mnie napłynęli. No więc miałem aparat na wiośle. Wyzwalałem go zdalnie właśnie wprost na nich, a potem tym wiosłem uciekałem na tym statywie, no żeby oni mnie gdzie popłynąć. No świetny pomysł. Dobrze, następne. Tutaj mamy rzut młotem chyba, tak mi się wydaje. I ty Ale obwieszony w sensie, aparatem. ale ja jestem na zdjęciu i rzucam torbą, czy? Jesteś w tle tutaj. Zaraz ci pokażę. Odwracam. Dobrze. O, poczekaj, poczekaj. Coś mi uciekło. Sekundkę, powtórka. O, A widzisz? tak, to Anita Włodarczyk. Tak jest. Zaraz po rzucie młotem. To jest chyba radość. Akurat ja byłem w środku, bo to jest tak, że na zawodach lekkoatletycznych tej najwyższej rangi nie zawsze można, znaczy zazwyczaj nie można wejść do środka. Tam trzeba się zapisać dzień wcześniej, w jakiś sposób uzasadnić, czy nie, z jakiego jestem kraju, komu chcę zrobić zdjęcie. Jest taka menadżerka, bardzo sympatyczna Portugalka, która później całą noc siedzi i ustawia te wnioski względem ważności. Ona się orientuje, kto ma szansę na medal, a kto nie ma. Ona się już orientuje, kto z jakiej redakcji nawet jest. Wie, który fotograf jest z Agencji Narodowej, który fotograf fotografuje dla Związku Sportowego i tak dalej, więc trochę ułatwia nam No i to by pracę, bo się wtedy udało. ustala, kto może wejść, a kto nie może. Powiedz mi, bo tutaj masz dwa aparaty, widzę, co najmniej dwa. I powiedz mi, jakich obiektywów, jakich aparatów używasz normalnie w pracy, biegając właśnie na zawodach? Czym pracujesz? Co musisz mieć tak po prostu na szyi, na szybko, bo coś się może wydarzyć i ty chcesz to mieć. Bez tego uważasz, że nie da rady. Jaki taki No, zestaw u ciebie, jak taki wygląda? w tej chwili mam
D6 i D5 Nikona, lustrzanki. Mam tutaj D6. Ogromny. O, brawo. Muszę się poprawić. W tej chwili jest to mam Z7. O. Na ramieniu. Ty masz chociaż z obiektywem na ja bez. Na wycieczki rowerowe zabieram Zetki, bo są dużo fajniejsze i dużo, dużo wygodniejsze. Zetka jest. Tu o, mam proszę. Z6. No właśnie, ciekawostka. Z6, Z7. Ja tutaj pokazuję te aparaty. I no właśnie, dlaczego musi być ten wielki D6 reporterski? Co on dla ciebie oznacza w stosunku do innych aparatów? Co on potrafi, czego inne nie potrafią? Dlaczego wybierasz właśnie takie aparaty? To jest trochę tak, że ja zawsze powtarzam i będę bronił tej tezy, że żeby zrobić ciekawe ujęcie sportowe, to tak naprawdę nieważny jest aparat. Ważny jest pomysł, jaki macie na zdjęcie i czasem oczywiście, kiedy sprzęt w jakiś sposób stawia zaporę, no to trzeba ten pomysł szlifować do tego, jakie mamy możliwości. Ale tak jak tam widzieliście moje zdjęcia, gdzie ja robię zdjęcia, to nie były obiektywy 400, 500, 600 mm. To zazwyczaj są obiektywy szerokokątne. Oczywiście takie zdjęcie tenisisty, żeby on był blisko, żeby to było w ciasnym kadrze, no to wtedy super teleobiektyw się przydaje. Ja mam to szczęście, bardzo sobie chwalę i bardzo sobie cenię współpracę z Nikonem, że no mam duże wsparcie. W mojej torbie fotograficznej są dwie lustrzanki D5, D6 i obiektywy od 14 do 400 mm, czyli 14-24, 24-70, 70-200, 400 i konwerter. I w zasadzie ja więcej nie potrzebuję. Czasem biorę trzeci aparat, żeby mieć na przykład zapięte 400 mm, 70-200 i właśnie 24-70, wtedy jestem gotowy na wszystko, co się może wydarzyć w okolicy. Czy blisko, czy daleko. Nic mi nie umknie. Czasem stawiam aparat gdzieś. Czasem jemy kombajn, może być głośniej. Czasem stawiam gdzieś aparat i wyzwalam go radiowo. No wtedy potrzebuję jeszcze jednego aparatu i obiektywu. Do tego mam dużo takich sprzętów pomagających. Czyli właśnie mam statywy. Bardzo lubię Sirui, bo mają bardzo bogatą, że tak powiem, szafę ze statywami, z monopodami, z takim połączeniem monopodu ze statywem, bardzo wygodnym, zwłaszcza do panoramowania. Mam różne takie magic army, żeby te aparaty gdzieś tak ustawiać, żeby one były dokładnie w tym miejscu, gdzie chcę. Małe takie statywiki, żeby ten aparat gdzieś nisko na ziemi stał stabilnie. Filtry. Bardzo, bardzo sobie ulubiłem filtry Marumi, zwłaszcza szare. W związku z tym, że ja często fotografuję na długich czasach, a zdarza się tak, że słońce jest za mocne, światło jest za dużo, no i muszę to ograniczać filtrem. No to mnie zaskoczyłeś z tymi filtrami szarymi, że jednak myślałem, że polaryzacyjne, UV-ka i okej, okay, wystarczy. Mam też, ale dużo częściej korzystam właśnie z 8, 16, 32, bo tak jak mówię, no przy wioślarstwie, kiedy jestem na jeziorze, jest pełne słońce, jest tego aż za dużo. Ile waży taki zestaw? No taki zestaw waży ze 25 kg, to zawsze są jakieś przygody podczas latania po świecie, bo zazwyczaj przekraczam te limity w samolocie, no ale jakoś nigdy się nie zdarzyło, żeby mi ktoś zostawił. Coś nam przerwało na końcu. A, pardon, mówię, że no, czasem podczas podróży są przygody w samolotach, bo się, że tak powiem, obsługa naziemna trochę buntuje, że za ciężki plecak, czy za ciężka walizka.
ale tak jak I za mówię, do dużo tej pory się drobiazgów chyba jeszcze. No tak, tam jeszcze jest trochę rzeczy. Też każą Poczekajcie, wszystko muszę. wysypywać i oglądają każdy szczegół. Tak, oczywiście, to zazwyczaj na tym, na okęciu. Muszę wszystko wyjąć, trzeba wszystko pokazać. No niestety tak jest. Ja właśnie ubolewam nad tym, że układam czasami kilka dni sprzęt, żeby jak najlepiej go spakować, a potem muszę w 5 minut to wszystko wysypać i od nowa spakować. No właśnie. Wróćmy do tego D6. Powiedz mi, co uważasz za najważniejszego w tym aparacie? Czy jakość obrazu, czy autofokus, czy po prostu może dlatego, że na przykład od bezzesterkowca różni się tym, że ma po prostu konkretny akumulator? To na pewno. Można na nim tydzień robić zdjęcia i nic się nie wydarzy. Natomiast ten model D6 ma takie zalety, które przypuszczam dla normalnych fotografów będą mniej, o właśnie ten, będą mniej widzialne, bo on ma tam bardzo dobry panel do edycji zdjęć, bardzo dobry panel do wysyłania zdjęć i to jest taka maszyna przede wszystkim dla fotografów, którzy pracują w terenie, muszą zdjęcie szybko zrobić, ewentualnie je wyedytować, opisać i wysłać. Więc to tak jak teraz mielibyśmy, jakbyś teraz zadzwonił, gdyby nie było pandemii, to byłbym na igrzyskach i to byłaby bardzo duża pomoc przy tego typu pracy. Natomiast tak jak rozmawialiśmy po drodze na takie wycieczki, to na przykład jakaś Zetka jest dużo wygodniejsza, bo dużo lżejsza, ma dużo bardzo fajnych funkcji, a tak naprawdę to, co powiedziałem, to zdjęcie można zrobić czymkolwiek, przepraszam za taki banał, ale to jest prawda, więc to tylko kwestia pomysłu, co chcemy pokazać. To prawda. Jak? To prawda, sprzęt nie zawsze jest najważniejszy. Najważniejszy jest pomysł. Jeśli nie ma pomysłu, najlepszy aparat nie pomoże. I tutaj pokazuję teraz ostatnie z twoich zdjęć. Uciekłeś mi znowu, nie mam twojego obrazu. Słyszysz mnie, Adam? Już jestem, tak. O, wróciłeś nam. Jak kręcisz swoją torbą, właściwie to jest chyba raczej pas i chyba zaraz wygląda na to, że gdzieś poleci. Kojarzysz to ostatnie swoje zdjęcie? Pokazuję, odwracam laptopa. To, wiesz co, to jest tak, że to jest takie zdjęcie, które zawsze robimy wtedy, kiedy ustawiamy aparaty w kole, rzutu młotem czy rzutu dyskiem i musimy zrobić próbę, czy ten zawodnik będzie w kadrze, czy nam nic się nie łytnie, nic nie ucieknie. Więc zawsze jeden z nas tam wchodzi i markuje takiego chociażby nie kulomiota, tylko młociarza. No i to tak akurat trafiło na mnie, więc ja pozowałem jako młociarz. Aha. No bardzo, bardzo fajne zdjęcie, takie wymowne dosyć. Adam, dziękuję ci za rozmowę. To fascynujące zdjęcia. W ogóle twoje podejście do fotografii jest dla mnie wyjątkowe. Pokazałeś, że ruch można pokazać na wiele sposobów. Można korzystać z błędu fotograficznego i będzie to bardzo, nawet bym powiedział, artystyczne, bo połączyłeś tutaj troszkę fotografię taką komercyjną, sportową, zdjęcia, które po prostu sprzedajesz, ludzie mają oglądać, wydarzenie, zapis wydarzenia, a ty pokazujesz tutaj zupełnie też coś innego. Każesz pomyśleć, refleksja, jak było, co ci ludzie czuli, emocje. To jest niesamowite, wiesz, to jest trochę jak misja. Bardzo mi się to podoba, że nie myślisz tylko, okej, sprzedajmy jak najwięcej zdjęć, zaróbmy jak najwięcej kasy i jedźmy dalej na następne zawody. Tylko no, pokazujesz coś ważnego, coś, co na tych zawodach normalnie, tak jak powiedziałeś, w telewizji nie zobaczysz. A na twoich zdjęciach to będzie. Genialne. Po prostu także kłaniam się w pas. I bardzo cieszę się, miło, dziękuję że uprzejmie. Tej fotografii uczysz w studium z PAF-u. Dziękuję ci za rozmowę.
Nie wiem, ile kilometrów Dziękuję przejechałeś pięknie. przez tą godzinę i 10 minut. 15, bo to akurat z Żarek do Mirowa jest tak 7-8, to w jedną, w drugą stronę. Także bardzo Czyli wam wszystkim dziękuję, że byliście ze mną na tej 15-kilometrowy wycieczce. live. Dziękujemy Ci za 15 kilometrów wspólne. I do zobaczenia, Dziękuję do pięknie. usłyszenia i Do do zobaczenia zobaczenia. w realu. Serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia w realu. Trzymajcie się. Cześć. Moi drodzy, o właśnie nam się Adam rozłączył. Chwileczkę. Jest. Bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście, wysłuchaliście Adama, opowieści Adama o fotografii, niebanalnej fotografii, o tym, jak można wykorzystać rewelacyjny sprzęt Nikona, bardzo profesjonalny, D6, bezusterkowce, profesjonalne obiektywy, super szerokie szkiełka, teleobiektywy i można zepsuć. Ale zepsuć bardzo szlachetnie, zrobić naprawdę coś wyjątkowego, bo to, co jest najważniejsze, to jest pomysł. Ten pomysł jest tutaj. Musicie sobie go najpierw wyobrazić, zapamiętać i zrealizować. Na zawodach, czy choćby na podwórku, tam gdzie dzieci grają w piłkę, czy nasza córka, syn biegają gdzieś na zawodach szkolnych. I polecam, fotografujcie sport, nie tylko, bo przede wszystkim emocje. Na dzisiaj dziękuję. Spotkamy się za tydzień. Za tydzień naszym gościem będzie Rafał Wylegała, główny szkoleniowiec firmy Sony. Porozmawiamy o nowościach Sony A7S Mark III, o którym się ostatnio bardzo dużo mówi i zobaczymy, co z nim można zrobić, jak go wykorzystać, żeby zrobić tak samo świetne zdjęcia, jak pokazał choćby dzisiaj Adam. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.